Widzisz, to jest przód teraz, a tutaj jest tył. Tył. I muszę zsynchronizować przód z tyłem, czyli po prostu te wszystkie elementy muszą być zsynchronizowane bardzo ładnie. Formę przodu. Wycinam sobie tyle papieru, ile mi potrzeba. Resztę odkładam. Składam sobie na dwie części. I sobie teraz przód. I w zasadzie powtarzam ten sam manewr, co przed chwilą. Biorę oczywiście linijkę, tak jak przed chwilą ci pokazałem. I ołówkiem sobie zaznaczam bok. I teraz jest bardzo ważna historia, żeby wiedzieć. Znaczy jeszcze w tej chwili będę znaczył linię, czyli bo po prostu biorę sobie papugę i znajduję sobie ładną linię. Na spódnicy przodu. Tu napiszę sobie przód. Przód, prawda? Tutaj jest kreska. To jest kreska cięcia. Czyli mogę tutaj zaznaczyć, że to jest cięcie, prawda? Zaznaczam to dla moich uczniów. Ale teraz czasami muszę dodać 1 cm. Więc dodaję sobie ten 1 cm. I teraz rysuję sobie, poprawiam linię boku. Linię. Aha, to jest linia cięcia z boku, prawda? I teraz zaznaczam linię szwu. Ta forma jest niewycięta. Więc sobie wziąłem drugą formę, czyli znaczy formę tyłu, którą narysowałem przed chwilą. I teraz sobie biorę i zaznaczam i patrzę, czy po prostu długości się zgadzają po boku, prawda? Czyli widzisz, to jest tył, a to jest przód. I teraz sprawdzam, czy długości mi się zgadzają, prawda? Więc przykładam bok do boku. Tutaj sobie biorę moją ruletkę, przykładam sobie ruletkę w ten sposób, żeby była jakimś punktem za tego i przesuwam tak, żebym miał, żeby mi się te boki, długości boków zgadzały, prawda? Ponieważ tutaj się jest małe odchylenie, w tym momencie zaznaczam tylko tutaj kreseczką i widzę, że jest jakieś 7 mm różnicy. Więc biorę sobie ekierkę, prawda? Zaznaczając właśnie linię cięcia materiału i linia, którą przed chwilą skopiowałem z materiału, mi się nie zgadza, nie wyszła mi dokładnie, wymazałem i w tym momencie sobie dodaję 7 cm długości, prawda? Czyli biorę sobie, mierzę tu punkcik 7 i rysuję sobie linię, prawda? I już mam przód praktycznie skończony. Tutaj jest podwinięcie. Agrafkami spinam wszystko, spinaczem i sobie spokojnie wycinam, prawda? Papier mi się nie rusza, bo jest oczywiście spięty agrafkami. Więc w tym momencie tym moim urządzeniem do nacinania właśnie do robienia punktu, gdzie jak spódnica będzie skończona, żebym mógł wiedzieć, ile podwinąć, więc jest ten czyli tył do przodu razem i sobie trzymam, patrzę, czy jeszcze sprawdzam, czy wszystko jest ok, trzymam gdzieś w tym punkcie i robię sobie jeszcze jedno nacięcie i jeszcze jedno nacięcie tego typu.
To oczywiście mi pomoże w trakcie szycia, bo oczywiście wszystkie te malutkie nacięcia robię tak samo w materiale, tylko już nożyczkami. Teraz wiem, że moja klientka ma 107 w pasie, prawda? Więc teraz muszę tutaj sprawdzić jeszcze, czy wymiary mi się zgadzają mniej więcej, oczywiście, bo i tak będę musiał dorzucić prawdopodobnie elastik. Więc moją tą linijką elastyczną mierzę sobie w ten sposób odległości. I teraz to jest tył i od boku biorę do zaszewki, do początku zaszewki mam 16 cm. Zapisuję sobie tutaj 16 cm. Stąd dotąd jest prosta linia. Tu mam 10 cm i 8 mm. 10, 8, prawda? Robię, oczywiście to jest połowa. To jest forma złożona na pół. Czyli to trzeba wszystko zdublować. Znaczy zdublować w sensie tym, że trzeba... I robię to samo w przodzie. Ta linijka jest bardzo fajna, bo właśnie mogę sobie odmierzyć dokładnie. Robię do środka przodu. Mam 29,8. 29,8. Piszę, ile jest w tym. Prawda? 29,8 to jest mniej więcej 30 cm, prawda? Czyli w przodzie mam 60 cm. Około. Tutaj mam 16 i 11 praktycznie, prawda? Więc 16 i 11 to jest 27. 27, w tyle mam 27 cm. 27 razy 2 to jest 54 cm. Czyli 54 dodać 60 to mam 4, 6 i 5 to jest 11. Mam 114, a ona ma 107, więc mam jedno wyjście. Po prostu teraz wiem, że zamiast zrobić szew na 1 cm, mogę zrobić na spokojnie na 2 cm szew, prawda? Czyli szew robię na 2 cm. Zaznaczam sobie tutaj, oprócz tej linii, którą już narysowałem na 1, zaznaczam sobie drugą na 2 cm, prawda? I markuję i zaznaczam na patronażu, na formie, że tutaj będzie szew. Szew. Czyli od 114 odejmuję 4 cm. Dlaczego? To mi zostaje 110. 110, a ona ma 107 w pasie, więc mam 3 cm na włożenie gumki. To jest wystarczająco dobrze. Dlaczego teraz tutaj właśnie 4 cm? W sumie mi to daje mniej. Dlatego, że odjąłem po prostu zamiast szwa na 1 cm będzie na 2 cm. Czyli po prostu z całości wyjąłem jeszcze 1 cm z każdego boku, a są 4 boki, więc to robi 4 cm. 4 boki, to znaczy w tyle masz 2 i w przodzie masz 2. No i to tyle na razie.